Halo, halo, dzień dobry. Witam wszystkich serdecznie, dnia kolejnego. Ciekawostka taka, bo zrzucam się w firmie, którą obsługuje w ogóle DHL na lotnisku. To nie jest DHL, ale widzę, że tu jest DHL, więc zrzucam się jakby w DHL-u, ale nie dla DHL-a. I byłem święcie przekonany, że skoro wiozę paletę na lotnisko, bo paletę, którą mam, ona jedzie na Cypr. Byłem święcie przekonany, że paletę, którą wiozę na lotnisko, to po prostu wsadzą do samolotu. Ale teraz się zacząłem zastanawiać, dlatego że ciężarówka, która przyjechała na rozładunek i również czeka, aż bramę otworzą, jaśnie Państwo, jest z Cypru. Jestem ciekaw, czy on tej palety nie zabiera czasami. Po prostu. Przyjechał zgarnąć z DHL-a towar na Cypr. Część rzeczy tutaj pewnie dotarła różnymi drogami, ścieżkami i jakby rodzajami transportu, formami transportu. I może przyjechał sobie po prostu to wszystko zabrać, kto wie. Kto wie. Aż dopytam z ciekawości. Tymczasem witam Was dnia kolejnego. Mamy dzisiaj piątek. 28 kwietnia. Kwiecień zbliża się ku końcowi. Zostały 3 dni z dzisiejszym. I zaczyna się maj. I teoretycznie za tydzień o tej porze to już będę wiedział, kiedy będę w domu. Co prawda nie wyjdzie 18 tygodni, tak jak zakładałem, tylko 17, ale jej, jak to zleciało, nawet nie wiem kiedy. Dzień dobry bardzo, witam raz jeszcze i zapraszam na kolejny dzień z życia busiarza w bardzo długiej trasie. Pyk! Wow, chwila przerwy, towar rozładowany, dopiero o 9 otwierali firmę w ogóle. Taka sytuacja, a jedziemy na załadunek. Godzina 10.30, więc długo nie czekałem na jakiś plan i bardzo mnie to cieszy, że szybko wymyślili. Całkiem niedaleko, bo tu mam 50 km na załadunek i kierunek... Ojejku. Nie na wodę. Znaczy co? Do Anglii jedziemy. Jedziemy do Anglii z tym towarem. Najpierw jedziemy towar załadować, a następnie kierunek Wielka Brytania. Także taki weekend nie za pracowity, nie za leniwy, taki w sam raz. Muszę Wam powiedzieć, że właśnie stanąłem sobie w maczku na toaletę. Myślałem, że nie dojadę do jakiejś toalety, ale się okazało, że to jakiś mak jest. O! Jaka ulga. Można jechać. Z tym tylko, że mamy jakieś 600 km do Belgii. Jest 15 prawie, więc dzisiaj nie mam wiele czasu na cokolwiek innego. Ale plan mam taki, że odpuszczam wszystko i po prostu jadę do tej Belgii. Zajadę, to zostanie mi jakieś 600 km plus przeprawa promem na wszystko, na sobotę i niedzielę, więc w weekend będziemy działać. Całkiem dobra. Jak wiecie lub nie,
voiceover, czy narrację po polsku, nagrywam zazwyczaj w dzień montażu filmu, na bieżąco. To tak w ramach informacji. Zatem skoro wszyscy już wiedzą, że nagrywam to dzisiaj, jeżeli dzisiaj to oglądacie, to chciałbym podziękować za cierpliwość wszystkim widzom i powitać Was serdecznie po tych 2 tygodniach przerwy. Trochę odpocząłem, mentalnie, fizycznie, także super, jedziemy dalej. Temat ten na bank będę poruszał jeszcze w odcinkach z drugiego wyjazdu, gdy już ruszę. Wstępnie mam wyjechać w niedzielę, jakby ktoś pytał, ale muszę zahaczyć o ten temat już teraz w zasadzie. Ten rok postanowiłem w ogóle potraktować jako taki eksperymentalny, zobaczyć jak wiele mogę z siebie wycisnąć, na ile moja psycha da radę to wszystko ciągnąć. I wniosków jest kilka. Pierwszy to taki, że po 15 tygodniach w trasie ciśnienie związane z nagrywaniem, dietą i wszystkim wokół narosło do tego stopnia, że końcówka tego wyjazdu jest pełna dziur, jeśli o nagrywanie chodzi. Zwyczajnie uznałem, że mam nieco dość. I tak będą osoby, którym coś będzie nie pasować, a ja robię to nie po to, aby komuś coś udowadniać, tylko po to, aby ciągnąć fajny projekt i mieć z tego frajdę, więc kilka dni przerwy krzywdy nikomu nie zrobi. No i zbliżający się wyjazd do Japonii totalnie zaprzątał mi już wtedy głowę. Także dla Waszej świadomości, z tej ostatniej trasy zostanie już tylko 1 lub 2 odcinki i będziemy lecieć za kilka dni z Japonią, gdyż zwyczajnie z powodów prywatnych w domu nagrywałem niewiele i naprawdę mam niewiele materiału, ale do tego jeszcze wrócimy za kilka odcinków. Do podsumowania trasy również wrócimy przy odcinku zjazdowym albo tuż po nim. Zobaczymy, to się okaże na dniach. Tymczasem przemierzając francuskie landy w kierunku Belgii, aby udać się w Spanko, kontynuujemy dzisiejszy odcinek. Słuchajcie, drzemnąłem się, miała być godzinka, wyszło 2 z haczykiem. Jesteśmy w jakimś parkingu, dzikusie. Ale patrzcie, dzikus z dzikusem. O, zobaczcie sobie ten obszar. Stoliczki, 1, 2, 3, 4. Kosze, jakaś ławka. Właśnie chyba rozdeptałem jakieś psie. Wiecie co. Aj! Ja mam talent generalnie. Nie, to chyba jakieś liście były. W każdym razie, nie wiem ile mi zostało. Ale myślę, że do około 1-2 jeszcze będę jechał teraz. Ale po tej nocy dzisiaj byłem taki niedospany, bo nie spałem pewnych 6 godzin. Co prawda nie wyszło jakoś mało. Mało, ale obudziłem się jakoś po chyba niecałych 5 godzinach snu. I od rana byłem taki niemrawy. Miałem iść spać, ale potem był ten załadunek. Potem po załadunku miałem iść spać, ale stwierdziłem, że jadę. No i tak jechałem i sam widzieliście, że się wiele nie odzywałem. Bo byłem przetrącony lekko. W końcu postanowiłem, że no hej, kurde. Jak mnie w nocy zmuli, to będzie lipa. A w dzień, to jak się prześpię 2 godziny, to żaden Francuz mnie tutaj nie pogoni. Bo będą myśleli, że gotuję coś albo coś. Więc tak, taka padła decyzja. Odpalamy furę. Oczywiście trasa się zresetowała. Dobra, do Reims 260, więc mam jakieś około 400. Zmieściłem się. Kurde. Ideolo. Oj. Słuchajcie, dojechałem na parking. Na następny parking, ten na wylocie z Belgii przy Turnaj, mam 44 km, ale nie chcę mi się tam jechać już dzisiaj zdecydowanie. Dochodzi trzecia. Idziemy spać. 2:40 w tym momencie. Jutro będę robił resztę kilometrów.
i myślę, że jutro może się już udam do Anglii, ale to jeszcze zobaczę. A na razie to wymęczony trochę, gdzieś tam na telefonie posiedziałem z Damianem, bo powoli już sobie rozplanowujemy, znaczy ja sobie rozplanowuję ten pobyt w Japonii, co kiedy chcę robić i tak dalej. Mam jakby kalendarz mi się powoli zapełnia, dużo ciekawych wyjazdów się szykuje, znaczy wyjazdów wewnątrz wyjazdu do Japonii, ale to o tym jeszcze zdążymy pogadać. Na razie to idę spać, trzymajcie się, dobrej nocy i do jutra.